Cześć z tej strony Monika, zapraszam Was na QA i kilka faktów o mnie z okazji 10 tysięcy subskrypcji na moim kanale, a w zasadzie już 11, bo ostatnio tak dużo się działo, że nie miałam kiedy nagrać tego filmu. Pierwsze pytanie od Was. Czy wolisz telewizję czy książki? Ja wybieram zdecydowanie książki. Nie zawsze jestem w stanie czytać, ze względu na to, że jak mam małe dziecko i ono powiedzmy śpi, no to jest ciemno mm, i z czytaniem może byłby trochę problem, albo jestem zbyt zmęczona, żeby czytać. Wtedy oglądam Netflixa. Natomiast jeżeli mam tylko taką możliwość, to wybieram książki. Ostatnio bardzo lubię biografię. Wcześniej czytałam głównie jakieś kryminały, thrillery. Jeżeli chodzi o te seriale, które oglądam na Netflixie czy też Filmy, bo też oglądam. To są takie, wiecie, na ym, pograniczu science fiction zazwyczaj, także lubię takie z nutką czegoś, co mnie zaskoczy. Także to są też thrillery, to są też jakieś y, powiedzmy filmy. Takie, no wiecie co, cięższe troszeczkę. Natomiast bardzo unikam tematu II wojny światowej, bo dla mnie to jest po prostu niepojęte, to co się wtedy działo. I wiecie, co innego to jest taka fikcja literacka, a co innego jak takie okropne rzeczy miały miejsce. Dlatego omijam w zupełności ten temat. Natomiast jakieś seriale, czy filmy, czy książki, właśnie osadzone w czasach takich, powiedzmy, z pięć wieków do tyłu, tak, czyli kiedy Mamy takie ładne kostiumy, mamy taką zupełnie inną aurę, to są takie historie troszeczkę, wiecie, zupełnie z innych czasów, gdzie można troszeczkę o tych czasach poczytać, no bo jednak są najlepsze te, które są świetnie przygotowane przez autorów. Jak macie na przykład Bridgertonów, gdzie mamy na Netflixie całą tą, tą taką otoczkę. Ja kupiłam sobie nawet, słuchajcie, całą serię tych książek i teraz je czytam. Jestem trochę yy, niezadowolona, dlatego że się pokrywa jak na razie wszystko w 100% z tym, co jest na na Netflixie, Ale liczyłam jednak na jakiś odchył, bo zazwyczaj te serialy czy filmy, które powstają na podstawie jakiejś powieści, jednak nie są tak w 100% odzwierciedleniem tej powieści. I można sobie właśnie szukać takich smaczków, czytając w porównaniu do filmu. Także na przykład Bridgertonowi mi się bardzo podobali. Romans, ale taki wiecie, lekki, swobodny film, żeby tam nie myśleć zbyt wiele. Są takie filmy, gdzie trzeba zdecydowanie więcej, że tak powiem, wytężyć umysłu, trzeba być bardzo skupionym, dlatego na takie lżejsze popołudnie i tak dalej wybieram po prostu takie romanse. Natomiast jak mam na to siłę, to zdecydowanie wolę thrillery albo takie ala science fiction. Jeszcze odnośnie telewizji, odnośnie radia, to tutaj taka. Ciekawostka już ode mnie. Nie słucham radia i nie oglądam telewizji. Także Netflix i YouTube to jest wszystko, do czego, z czego korzystam. U mnie w domu panuje cisza, u mnie w biurze panuje cisza. Zdecydowanie lepiej jest mi się skupić wtedy, kiedy nic mi nie gra w tle bo inaczej ten mózg jednak wiecie co ja już jestem przebodźcowana jako osoba z dwójką małych dzieci cały czas trzeba za nimi gonić trzeba za nimi myśleć patrzeć na nie i mój mózg jest już zdecydowanie przebodźcowany dlatego wtedy kiedy Powiedzmy, jestem albo z nimi, albo mam szansę od nich odpocząć, to totalna zawsze, totalna cisza, tak, żebym mogła się skupić jednokierunkowo. To też jest dobre, bo jak mam dzieci w domu czy na dworze, to je słyszę. Wiem gdzie są, mniej więcej wiem co robią, no bo mam ciszę w domu i mogę się też na tym skupić. Mojemu otoczeniu to nie przeszkadza, tak jak mówię, nie oglądam. Nie słucham muzyki, chyba że tak typowo chcę posłuchać muzyki, ale tak, żeby coś tam leciało zawsze w tle. Czasami przychodzimy do kogoś w gości i wiecie, cały czas jest na przykład telewizor włączony. To u mnie w domu tak nie ma, bo po prostu lepiej odpoczywam, wypoczywam po pracy, gdzie muszę się bardzo skupić, właśnie. Wtedy, kiedy to wszystko jest wyłączone, ja też mam taki trochę problem ze skupieniem uwagi na jednej rzeczy. Zazwyczaj myślę o kilku rzeczach na raz, rozplanowuję kilka rzeczy na raz. Jak pilnuję moich dzieci, też robię kilka rzeczy na raz. I w, w, Wbrew pozorom, bardzo trudno mi przychodzi takie skupienie się stricte na jednej rzeczy. Możecie to też zauważyć na moich filmach, przy niektórych wypowiedziach, że coś zaczynam mówić, potem nie kończę, przeskakuję po prostu z tematu na temat. Zdarza mi się, że niektórzy mówią, że nie są w stanie za, za mną nadążyć, bo jakby za szybko zmieniam tematy, za szybko zmieniam myśli. Także tak po prostu mam. Staram się tutaj na kanale w miarę się okiełznać, żeby być dobrze przez Was rozumianą, żebyście wiedzieli, co chcę Wam powiedzieć. To jest właśnie a propos tej mojej koncentracji, którą jest mi po prostu ciężko utrzymać. Czy uprawiasz jakiś sport? Nie, nie uprawiam żadnego sportu. Zanim były dzieci, to wtedy były spacery, było kolarstwo, też dużo pływałam. Natomiast odkąd mamy dzieci, no to się Wszelki aktywny ruch skończył, został tylko ogród, także pracuję w ogrodzie. No i to mi powiedzmy daje jakąś tężyznę fizyczną. Słuchajcie, jednak jak się zakłada ogród tak od podstaw i trzeba tam pokopać w ziemi worki, poprzenosić tak dalej, tak dalej, to też jest bardzo fajny ruch, który dobrze wpływa na kondycję, a przy dzieciach, tak jak mówię, no, jest mi ciężko wygospodarować ten czas na jakiś sport. Co Cię inspiruje w tworzeniu stylizacji? Jeżeli chodzi o tworzenie stylizacji takich, wiecie, czy na co dzień, czy nawet tutaj, to jest na tej zasadzie, że po prostu albo widzę, albo mam gdzieś w głowie, że na przykład chcę dziś założyć te buty, albo chcę założyć dzisiaj tą koszulkę i dobieram całą resztę do tego. Oglądam te zagraniczne mm, filmy na YouTube Shortsie, albo gdzieś takie, wiecie, gdzie jest dużo stylizacji na jednym filmie, i to mnie bardzo inspiruje, są tam często połączenia kolorystyczne, zupełnie nietypowe, które nawet były kiedyś modne, te parę lat temu. Ja wtedy ich jeszcze tak, tak bardzo się nie interesowałam tymi połączeniami. Bardziej, że tak powiem, szłam intuicyjnie, mniej się rozglądałam za tym, co się działo. Miałam małe dzieci, także mam taki. Wycinek w życiu, kiedy się w ogóle nie interesowałam modą, ubierałam się tylko w to, co jest, gdzieś tam nic nie dokupowałam itd. Tak bo albo byłam w ciąży, albo byłam, miałam małe dziecko, za którym musiałam gonić, więc jakieś ubieranie się specjalne czy jakieś obcasy i tak dalej zupełnie nie wchodziło w grę. I teraz, kiedy już się trochę, że tak powiem, odgrzebałam z tych pieluch i tak dalej, trochę ustabilizowało mi się życie, to właśnie mogę sobie przeglądać różne rzeczy, inspirować się właśnie głównie światem internetu. Było też pytanie o to, jak to robię, że zachowuję sylwetkę. No, po prostu mam małe dzieci, także trzeba za nimi zasuwać, trzeba nieraz nic nie zjeść, bo po prostu trzeba dziecku przygotować. I ja czasami po prostu zapominam, że miałam coś zjeść. No i też właśnie zajmuję się tym ogrodem, także jest tutaj dużo pracy, mam cały czas zajęcie. Ja też jestem taką osobą, która nie lubi wypoczywać, wiecie, jak ja mam się położyć na kanapie i leżeć to nie jest wypoczynek bo mój mózg nie chce takiego wypoczynku ja muszę cały czas robić także znajduję sobie różne zajęcia jeżeli widziałyście mój drugi kanał ten kanał vlogowy to widzicie że różne tam rzeczy robię dlatego że po prostu nie lubię się nudzić i nie lubię takiego wypoczywania jak leżę i nic nie robię i myślę że to też wpływa w jakiś sposób na to jak wyglądam dlatego że ciągle jestem w ruchu ciągle sobie tego ruchu wyszukuję z takich jeszcze faktów, które mogą Was zainteresować, bo mają też wpływ na to, jak wyglądają moje filmy, jest to, że mam problem z doborem słów. Gdzieś mi tam słowa po prostu wypadają. To na pewno zauważyłyście, że chcę coś powiedzieć. Ja widzę tą rzecz w głowie, ale nie jestem jej sobie w stanie wypowiedzieć. I mam tak od zawsze. Także wiecie, to nie jest, że to powstało wczoraj, tylko ja tak po prostu mam. I często dosyć się w ten sposób zacinam. Także staram się jakoś nad tym panować, ale wiecie, to jest trudne. Tym bardziej, jak się ma zdiagnozowaną dyslekcję, bo za moich czasów, jak byłam młoda, kiedyś tam, to słuchajcie, nie diagnozowało się. To, to dzieci po prostu były: albo jesteś bardziej zdolny, albo jesteś mniej zdolny, albo jesteś, że tak powiem, kompletnym baranem. Taki był podział. Nie było, że, że ten ma to, ten ma tamto i tak dalej. Natomiast ja, kiedy przystępowałam do matury, miałam koleżankę, która właśnie chodziła do psychologa, żeby sobie... Takie papiery załatwić. No i ja też y, szłam z nią i się okazało, że również mam dyslekcję. Wtedy nie było takiego rozgraniczenia jak teraz, bo teraz macie kilka różnych, jakby zaburzeń, można powiedzieć, że są zaburzenia. Najczęściej są po prostu wrodzone. Dlatego moje dziecko zostało przeze mnie teraz zaprowadzone do psychologa, żeby miało łatwiej w szkole, żebym wiedziała też, czy ma jakąś dyslekcję, czy nie, czy tam dysgrafię. Tego jest naprawdę dużo. Natomiast ja w tamtych czasach byłam po prostu z zdiagnozowana nozowana jednokierunkowo i rzeczywiście miało to wpływ, bo wtedy były wiecie matury pisemne takie opisowe. Także składanie zdań, gubienie liter, bo ja gubię litery. Naprawdę jest problem mi napisać jedno zdanie, żeby ono było poprawne, wiecie, od początku do końca, dlatego, że albo mi jakaś literka wypadnie, albo mi całe słowo wypadnie, tak też się zdarza, albo wpadnie coś, czego tam w ogóle nie powinno być. Także no, jest to taki problem, naprawdę to jest problem i to jest w każdym języku problem, nie tylko w języku polskim, który się u mnie pojawia i tak jak mówię, no naprawdę, czy pisząc na telefonie, czy pisząc odręcznie za każdym razem jest taki problem jak przygotuję Wam jakieś opisy czy piszę coś tam na Instagramie czy na Facebooku, to naprawdę bardzo się skupiam i bardzo się staram, żeby to było dobrze, ale wychodzi różnie bo ja po prostu tych błędów nie widzę to jest jakieś takie, wiecie dziwne zaburzenie mózgowe że ja tego nie widzę, także myślę, że zarówno ten dobór słów, jak i to omijanie niektórych rzeczy czy to będzie cały czas ta dyslekcja. Może też tego tutaj na filmach tak nie do końca widać, bo nie zawsze widać, ale czasem widać. To mam krzywy kręgosłup, dlatego czasami się wydaje, że szef w spodniach czy nie wiem jakieś bluzce czy coś, który jest z tyłu taki bardzo widoczny, jest krzywy. To o, to nie szew jest krzywy, to ja jestem krzywa. Także jak stanę prosto, to wiecie, jedno biodro mam trochę wyżej, bardziej kanciaste, a drugie trochę bardziej opływowe. Mnie ta nie wiem, nie wiem, jak się nazywa to skrzywienie, które ja mam, bo się nigdy nie badałam, bo mi to nie przeszkadza, mnie to nie boli, nic mi tutaj nie przeszkadza. Jak ponoszę dziecko dłużej, to owszem, no ale wiecie, każdy, jak ponosi 14 kg przez pół godziny, no to gdzieś tam, a nie jest do tego wprawiony, to gdzieś tam go coś będzie bolało. Także staram się tego nie robić, żeby też nie pogłębiać tej wady, a ta wada właśnie mi się pojawiła. Razem z pierwszym dzieckiem, kiedy właśnie zaczęłam je nosić, i to jeszcze sadzałam go na prawym boku, bo ja tak dziecko zawsze sadzam na prawym boku, więc tu wiecie, takie wygięcie, i podejrzewam, że to wygięcie, bo to typowe jest wygięcie w tą stronę, wynika właśnie z tego noszenia dziecka. Także no niestety, no ale cóż, dziecko było noszone i wypieszczone, to myślę, że jest zadowolone, a ja sobie jakoś poradzę. To były wszystkie odpowiedzi na wasze pytania i kilka faktów o mnie. Myślę, że tutaj trochę wam pokazałam takich rzeczy, wyjaśniłam skąd niektóre rzeczy się biorą, trochę się wytłumaczyłam, że tak powiem. Także może będzie teraz ten odbiór przez Was trochę łatwiejszy moich filmów. Mam taką nadzieję. Jeżeli film Wam się podobał, to poproszę o łapki w górę i poproszę o subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, bo takie właśnie Wasze reakcje sprawiają, że chętniej nagrywam, lepiej mi to idzie, bo czuję, że kogoś to w ogóle obchodzi. Dziękuję Wam dziś za uwagę i zapraszam Was na kolejne filmy. Do zobaczenia następnym razem. Pa!